głosowanie to są wszystkie obrad i mówi, że nie uważam, że przyjmiemy do porządku obradu, to są tak naprawdę związane. Jeżeli nie ma mowa, to jest tak, że bardzo serdecznie mamy prośbę o wprowadzenie dwóch projektów. Na pierwszy projekt przewodniczący będzie realizować dla zatrudnienia środków finansowych potrzebnych na 2016. Dla realizacji projektu pod tytułem otwieranie usług Europa Wschód Dom oraz projekt w sprawie zatwierdzenia realizacji dla zatrudnienia środków finansowych potrzebnych na 2016 dla realizacji projektu pod tytułem umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę. Więc jeżeli są to radni pozwolą, to przygotujemy wprowadzenie do porządku obrad tych dwóch projektów, one będą ostatnimi projektami w dzisiejszej komisji. Poddaję za projekt głosowanie wprowadzenie tych dwóch projektów. Państwa jest za? Kto z Państwa przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Kto się wstrzymał od głosu? Bardzo dziękuję. Projekt zostały wprowadzone, jak powiedziałem, będą uchwały jako poprawki, które będziemy wykorzystać na dzisiejszej komisji. Jeszcze proszę Państwa, tytułem wstępu chciał Państwa radnych serdecznie zaprosić na Mszę Świętą, która będzie odprawiona w kościele rektoralnym, czyli też i tak na Mszę do zmarłego kolegę Kościoła Krakowskiego dzisiaj o godzinie 17:00. Przechodzimy w takim razie do realizacji porządku obrad. To również informacja o wykonaniu budżetu na cały rok za pierwszy półrocze 2016 roku, w budżecie 649.1 w pytaniu do projektu. Jeżeli nie ma tej większej okazji do głosowania, to Państwa głosujemy. A, do informacji, przepraszam bardzo. Kolejny projekt informacji o przegmencie wydarzeń przygotowanych na stronie Narodowej Izby Ustawy na 7 czerwca 2016 roku. Projekt na drugim czytaniu, który podbiera Państwa jeden z podstawowych informacji. Ja rozumiem, że przyjęta informacja, tak? Wszystko nie wiem, czy to wcześniej na ten temat. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, projekt nr 653.1 dla złożenia poprawki na druku 653.2. Czy jest wniosek o przeprowadzenie? Pan radny Wyszkowiec, proszę. Ja bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Tylko to pytanie, panie dyrektorze. Pani radny, głośniej, bo nie słychać. Tak samo i pan. Ale... No rozumiem. Głośniej, głośniej. Chodzi o to, że zadałem to pytanie odnośnie cmentarza na Majdanku. Tylko chciałbym na spokojnie się zapytać, co planujemy na te kolejne lata, jaki zakres działań, tak? Bo tam rzeczywiście jest mowa o placu, o jego oświetleniu. Ja wiem, co tu jest napisane, natomiast nie chodzi mi o czytanie tego co tu jest, tylko czy coś jeszcze tam, coś wiemy na ten temat, że to jakiś duży projekt, czy tylko tyle, co wpisane w tym punkcie? Kaplica na pewno, do pożegnań na pewno, tak. A o kaplicy nic nie wiadomo. Nie wiadomo. Znaczy nie wiadomo, czy wiemy, że nie? Nie ma. Bo ta zapisała, że kaplica będzie poszerzana. To pani dyrektor, tylko tyle, co jest tutaj, jeśli już to do dyrektora. I to jest ten zakres, który jest opisany. Dobrze, to ja dziękuję. Szybciuteńko, panie dyrektorze, chciałbym zrozumieć mechanizm wydatkowania 255 186 zł w związku z płatnościami dotyczącymi wydarzenia Karnawał Sztuk Mistrzów. Bo ja rozumiem, chciałbym to zrozumieć, bo tak jak ja rozumiem, że no, jakieś wpłaty firmy dokonały dla miasta i miasto ten z tych wpłat coś tam jakieś wydatki pokrywa. Pytanie do pani skarbnik. Nie ma przed sobą projektu uchwały, ale takie
kwestię mnie bardzo nurtuje, a nie zwróciłem, przyznam szczerze, na to uwagi. Jeżeli chodzi o przesunięcie środków na trwającą w tym momencie inwestycję w kwadracie ulic Sowińskiego, weteranów Łopacińskiego, Alei Racławickiej, tam była prośba o dodatkowe środki celem dokończenia tej inwestycji. Czy jest to przewidziane w projekcie uchwały, czy też te środki? Nie. Nie, tutaj. Będę dopytywał. Jeszcze mam takie techniczne pytanie, przepraszam. Ale trzymajmy się tego projektu. No wyzwyczaj się w takich ciemnościach obrady. Ja bym chciał może zapalić to światło. Panie radny, chyba nie oszczędności. Ja zapadam to słowo. Państwo będą Państwo bardziej widoczni, ja również będzie nam się lepiej rozmawiał. O koledze. Pan radny. Czyli nie ma tych środków. Dziękuję bardzo. Pan radny Mielarko. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, ja mam pytanie takie, bo są przesunięcia budżetowe i niestety nie można się doczekać 200-300 tysięcy, żeby powiedzmy zrobić na terenie Kazimierza Jagiellończyka, gdzie dzieci chodzą czwarty rok, zarząd drugi tego nie zrobił i nie występuje z wnioskiem nawet, żeby zrobić, żeby drobne przesunięcie zrobić. I ja uważam, że jest to wstydem, bo powiedzmy każdy, kto przyjeżdża na terenie, dzieci chodzą do przedszkola, do biblioteki, jest 3 punkty i chodzą po błocie, bo nie można jechać 70 metrów. I nie zgadzam się z przesunięciami, które są. Dlaczego? Dlatego, że na kulturę daje się Państwo kupę pieniędzy. Nie ma dyskusji o sporcie na komisji sportu też. Przerzucane są pieniądze, przerzucacie Państwo w ostatniej chwili po 300 tysięcy. Nie wiadomo, bo nie przerywam. Nie ma pieniędzy na inwestycje, więc wygląda na to, że w tym roku się nic w mieście nie zrobi. Realizacja jest, powiem tylko krótko, w budżecie jest 3 miliony na Kalinowszczyznę i nie będzie tam nic zrobione. I to jest praktyka i taktyka Państwa, że projekt robicie i nie robicie inwestycji. I radni się zgadzają i klaszczą, a jak była wieś na Ponikwodzie, tak jest. Teraz jest plan jeden i oby on przeszedł w Ponikwodzie. Bo mieszkańcy czekają. A my opowiadamy o projektach, o strategiach, natomiast inwestycji i roboty nie ma. Jest 2 inwestycje, czy 3 w mieście duże są robione, a drobne nie są. Prosiłbym, żeby te przesunięcia były na dzielnice, na drobne inwestycje. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Ja tylko, a w tego, co powiedział kolega, dziękuję, że się upomniał o dzielnice Poniszkoda. Dodam tylko, że w ubiegłym tygodniu był odbiór ulicy Trześniowskiej, za co chciałabym podziękować zarządowi gminy i mostu. Inwestycja do czymś prawda, a potem w ubiegłym budżecie poszło ponad 20 milionów złotych. Dziękuję. Na drogi i wciąż również. Kultura fizyczna, rozdział 926, 3 miliony zmniejszenie o kwotę 2 miliony 820 tysięcy złotych. Pani dyrektor, to co? Nie robimy tego. Na co te pieniążki? Na wydatki z udziałem środków europejskich? Na co przeznaczamy? Gminy zlikwidowała porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego projektu 2017.
tutaj grupami do prowadzenia i do Państwa radnych przyjaciół. Do Państwa radnych trzeba się odwołać. Mogę wytrzymać projekt opiniowany po tych miesiącach. Kolejny projekt uchwały to wniosek o wydanie opinii w sprawie zarządzania działki numer 46/2 Gminy 2419 m. kwadratowych po Gminie na Łęczowskiej 95A. Obręb 33 składu HLN-A. Proszę o pytanie. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzę do projektu opiniowania tego wniosku. To droga, ale... Pozytywnie. Tak, kto z Państwa radnych, znaczy Państwa radnych chcą głosować? Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wniosek jest zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej odszkodowania za nieruchomość przejętą przez drogę publiczną na ulicy Profesora Włodzimierza Piłsudskiego w Lublinie. Projekt na druku 65 przez 1. Poczytanie tego projektu. Nie głosujmy. Wiem, że jest wniosek o przejście do głosowania, tak też uczynili Państwo Radni Przewodniczącym za opiniowanie tego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? Jeden głos wstrzymujący projekt. Kolejny projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części dróg publicznych gminnych poprzez wyłączenie użytkowania. Projekt do druku 652 K1. Są pytania do tego projektu? Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem do opiniowania tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jeden głos i projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwały Rady Miasta Lublin 31 marca 2011 roku. Stworzenie jednostki budżetowej wydawcą zdarzeń nie ma projektu na druku 6611. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Pani Rada? Nie. Nie ma pytań. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym do opiniowania tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie raz jest Pana pytań. Tak? Tak. Jednogłośnie dziękuję bardzo. To jest zrozumiałe. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Lublin położonego w Lublinie w Lublinie 3 oznaczonego numerem 3 na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem 13 położony w Lublinie i ulicy 1 Maja 46 projekt na druku 658 K1. Są pytania do projektu uchwały? To jest tam sprzeciw. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Pan radny powie, chciałby zapytać? Nie. Pani dyrektor, zamiana. Pani radna Szumanowska? Tak. Pani dyrektor, zamiana polega na tym, żeby te mieszkania są do wykupienia. Mieszkanie komunalne tym, które my w tej chwili zamieniamy, które oddamy, nikt nie mieszka. Nie możemy zamieniać z najemcą, a ono nie ma jakby tutaj w tej chwili wymiarów na mieszkanie, prawda? Bo ono ma 13 i 8. Sąsiedni, właścicielowi sąsiedniego mieszkania. Ma takie polepszenie jakby. Ale za to uzyskamy lokal, który spełnia wymagania lokalu, możemy go oddać jakiejś rodzinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Pan Państwa Radny, czy to pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały? Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lublin 19 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiących własność gminy Lublin oraz powiatu lubarskiego położonych w pobliżu sortowni z składowiska odpadów w Rokitnie. Projekt na druku 659-1. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Rady jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Rady jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Wniosek się wstrzymał. Projekt zaopiniowany jest przeciw. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lublin w budowanych budynkach przy miejscu Droga Męczenników Majdanka 20 oraz budynku Lotniczej 10A. W Lublinie projekt na druku 660-1. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeden głos wstrzymujący. Projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości w gminie Lublin, położonej w Lublinie przy ulicy Sulskowskiej 7 na rzecz województwa lubelskiego. Projekt na druku 669-1. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za opiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie w ulicy Radnej
projekt na drugim 671-1. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego zaproponowania tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dla Pana Sylwii. Dziękuję. Projekt zarządzany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody uchwały zarządcą na oddanie kraje z Ryszawa do wyłączenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin. Projekt na drugim 672-1. Na autopoprawką na drugim 672-1. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Pan Paweł Kopiel? Za. A, kto z Państwa radnych? Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za, bardzo serdecznie dziękuję. Projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w części 5C dla obszaru położonego w rejonie miejscu Windowej. Projekt nr 362-1. Czy są pytania do projektu uchwały? Panie Przewodniczący, czy ja mogę prosić Wysoką Radę o później w imieniu mieszkańców, którzy się przegłosować? Nie, ja proponuję, żeby być może być powodem na bazie tej wypowiedzi się pytania pojawią. Dobrze. Pan chce dyskusję, tak? Żeby nie zajmować czasu, bo wiesz, może szybko pójdzie zwrócić Państwa uwagę. Wiem, że Państwo dalej macie to, się u nas. Bardzo bym prosił. Nie, bardzo proszę, oczywiście. Tak. Oczywiście, nie, proszę. Jeżeli pan tutaj mówi, to bardzo dziękuję. Dla podporządkowania. Dzień dobry, Bartłomiej Czerwiński. Jestem członkiem właścicieli niektórych nieruchomości objętych tym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A przepraszam, panie, czyli się pospieszyć. Bym prosił, bo tak to jest następny. Przepraszam. Czy do Windowej Państwo macie pytania? Pan radny Jezior. Tam zmiana polega na rozszerzeniu funkcji, z tego co kojarzę, czyli funkcji zdrowotnej czy usług ochrony zdrowia, żeby być precyzyjnie. I druga, na tym drugim kawałku, czyli na tym drugim obszarze jest zwiększenie, jest zmiana oświaty, gastronomii, kultury. Była tylko funkcja religijna, kultury religijnej, czynności religijnych. I zwiększamy na oświatę, gastronomię i kulturę. Tak? Dobrze. Z czego wynika ta zmiana? Czy są z wniosków, tak? Otrzymuje brzmienie. Udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej minimalnie 10%. Ile było dotychczas? 25 czy 20? 20. Było 20, tak? No powiedz. Ja przepraszam, ale kiedyś wypowiedziałem się już na tejże komisji. Uważam tego typu działania w naszym mieście nie do końca za słuszne, bo ten teren biologicznie czynny można zrealizować poprzez parkingi z płytą ażurową, czy też płytą taką kratownicą, gdzie miałaby rosnąć trawa. Więc uważam, że jest to niewłaściwy sposób procedowania. Dziękuję bardzo. Szkodliwy dla miasta po prostu. Tylko tyle. Dziękuję. 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 Dziękuję.
przechodzimy do głosowania. Do Państwa radnych jest zaproszony bardzo za opiniowanie tego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubuszczyk Świercza oraz ponadto odpadów dla terenu Boru nad Brojaniami Narcyzjowa, Narcyzowa, Orzechowa, Trześniowska, głos nr 663-1. Rozumiem, że w tym punkcie pan chciał... Bardzo proszę. Bardzo. No, jeszcze raz, Wasz Kliczyński, przepraszam za tą pomyłkę. Jestem pełnomocnikiem niektórych właścicieli nieruchomości. Chciałbym zacząć przede wszystkim od tego podziękować, bo są Państwo, są Pani Dyrektor i złożyć podziękowania dla pracowników, bo rzeczywiście ten obszar był analizowany od dłuższego czasu, chyba 5 wyłożeń było, proszę mi poprawić, że ta dyskusja trwa bardzo, bardzo, bardzo długa i większość wniosków mieszkańców była gdzieś tam podjęta. Natomiast problem polega na tym, i to jest niestety problem miasta i państwa również, którzy kontrolują i stanowicie rozwój tego miasta, że tu jest pomieszanie z podkątami. Akurat ta procedura, którą chciał planowanie rozpoczął, zbiegła się z projektem drogi, który został zamówiony przez Zarząd Dróg i Mostów bez w ogóle informacji dla mieszkańców. I stała się rzecz najgorsza, która mogła być, i dlatego ten projekt był tyle razy wykładany, nadal budzi opór niektórych z mieszkańców, a niektórzy rzeczywiście chcą, żeby ten plan, czyli ta biała plama powstał, bo nie mogą się rozwijać. Natomiast ta zła procedura, która w tej chwili została przez miasto rozpoczęta, polega na tym, że Wydział Planowania nie ma możliwości swobodnego planowania rozwiązań dla tego obszaru. Jest ograniczony, to procedura narzuca, jest ograniczony z uwzględnieniem Zarządu Dróg i Mostów. I to prośba do Państwa radnych, przede wszystkim się zgłaszam z tego terenu, bo drogi muszą powstać. Tylko prośba jest, żeby słuchać mieszkańców w momencie, kiedy projektuje się drogi, żeby rozmawiać z mieszkańcami i oczekiwania ich spełniać. Zarząd Dróg i Mostów narzuca nie tylko mieszkańcom, ale również i wydziałowi planowania, który ma swoje zdanie i pewne rzeczy inaczej by zaprojektował i że rzeczywiście podjął próby, kilkukrotne próby innych rozwiązań wprowadzenia, te rozwiązania zostały wyrzucone do śmietnika, dlatego że projekt już został wykonany. Mieszkańcy w trakcie uzgodnień miejscowego planu, zgłaszania uwag przy którejś części, kiedy poprosili mnie o pomoc, dowiedzieli się, ja również o tym, że nie mogą być uwagi przyjęte, bo Zarząd Dróg i Mostów ma już swój gotowy projekt. Wtedy zaczęto mówić tylko i wyłącznie, że to nie jest projekt, że to jest koncepcja. Natomiast to jest czyste wprowadzanie w błąd mieszkańców, to jest cały problem. Dlatego do Państwa się zwracam, Państwo radni, bo Państwo nawet nie macie pojęcia o tej procedurze i o tym zawieszaniu, które zostało wprowadzone. To nie jest tak, że mieszkańcy nie chcą tych dróg. Absolutnie. Byli pięciokrotnie czy sześciokrotnie u prezydenta Żurka, u prezydenta Szymczyka, a nagle to nagrażone piwo prezydent musi wygłosić. Zadaliśmy ostatnio, ja zadałem prezydentowi pytanie, dlaczego rzecz, za którą mieszkańcy i Państwu radnym powinni być wdzięczni, dziękować, że uchwalacie, pochylacie się pracownikom Wydziału Planowania, że przedstawiają różnego rodzaju projekty, koncepcje, próbują rozwiązać najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie, są wściekli. To jest cały problem, a Zarząd Dróg i Mostów milczy, albo się nie pojawia na spotkaniu. I teraz z prośbą o spotkanie Zarząd Dróg i Mostów albo wysyła osobę niekompetentną, albo która się nie zajmuje projektem. Dzisiaj akurat nie ma pracowników pana kierownika, które rzeczywiście jest okres urlopowy, które uczestniczyły w całej procedurze, ale wszyscy chcieli dobrze dla mieszkańców. Problemem jest to, że nic na wodę fotomonta, że dzisiaj Państwo będziecie głosować. Bo jednym słowem, mieszkańcy zgłaszają uwagi, i mówi im się, że mogą mieć wpływ na to, co się dzieje. Ja mówię w tej konkretnej sytuacji. Oprócz tych uwag, proszę o oddzielenie tych uwag, gdzie Wydział Planowania rzeczywiście miał możliwość proceduralną ustosunkowania się, dostosowania i dla tego obszaru planowania swojej wizji rozwoju miasta. Natomiast na dzień dzisiejszy w tej konkretnej sprawie przebiegu dróg Wydział Planowania ma inną koncepcję. Nikt z Wydziału Planowania nie odważy się powiedzieć, że ta koncepcja jest inna, no to wydane zostały pieniądze. Dlatego mówię, że jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd, jest to czyste oszustwo, co miasto w tej chwili to robi, które jest powtarzane również niestety w innych miejscach. Zarząd Dróg i Mostów wychodzi przed
przed orkiestrę i później już nie ma innej możliwości, tylko ta droga musi powstać, czy inaczej, plan jest dostosowany tam, gdzie droga ma być, a nie na odwrót, co jest rzeczą zdaniem mieszkańców, moim zdaniem, myślę, że jeżeli państwo się, państwo zapoznacie, niedopuszczalną, no bo wraca praworządność, w ogóle te przepisy prawa i woli mieszkańców, do której dobra. Wola mieszkańców nie liczy się. Wydział planowania okazuje się, że jest niepotrzebny, bo to Zarząd Dróg i Mostów ma wpływ, więcej planuje, jak ma wyglądać ten projekt planu. Z punktu widzenia procedury wszystko jest ok, bo wszystko zostało dopełnione od strony formalno-prawnej. Mieszkańcy złożyli swoje wnioski, natomiast jest to niestety osiągnięte. Bym prosił państwa radnych na innych komisjach, jeśli nie chcę zabierać dużo czasu, o pochylenie się nad tym tematem, bo to jest zła praktyka, która w naszym mieście się dzieje. Ja od 4 lat państwu towarzyszę i za to dziękuję. 4 lata temu nie miałem o tym pojęcia. Dzisiaj nagle stałem się z przymusu specjalistą w pewnych rzeczach, dzięki również i wydziałom, które się dzielą tymi informacjami i wprowadzają, tłumaczą mi. Mieszkańcy tego nie znają, bo są zieloni. Natomiast wychodzimy, ja dzisiaj od razu wspominam i wskazuję, co będzie z cenami nieruchomości, podwyku, bo to też ma wpływ ten uchwalenie planu itd. To jest przyszłość. Natomiast najważniejsza rzecz jest, że działa się przeciwko mieszkańcom, nie uwzględniając ich wniosków. Nie dlatego, że wydział planowania jest zły i by nie chciał pomóc, tylko dlatego, że jest postawione wszystko na głowie, że jest zamówiony projekt planu, drogi, wykonuje się wcześniej, a później się zmusza, zarząd dróg i mostów zmusza wydział planowania do tego, żeby narysować, przesunąć te drogi tak, jak już zostały ten projekt zrealizowany. I to jest bardzo nieuczciwe ze strony miasta. Państwo niestety chcą dobrze, bo mieszkańcy czekają na ten projekt, rada dzielnicy jest, wszyscy chcą, macie do wyboru zagłosowanie, wybranie mniejszego zła. Natomiast dlaczego tak ma być, czy nie można by było zrobić w końcu coś porządnie w naszym mieście z wolą i z przyudziałem poszanowania mieszkańców, dla których podobno miasto to robi. To jest cały dramat tego miasta, bo mieszkańcy powinni być wdzięczni państwu. Ja widzę państwa pracę, widzę pracę urzędników, natomiast mieszkańcy dzisiaj chcą wieszać prezydenta, formułują pod stole. Niedobrze, pani radna, bo szkoda, że pani również nie było, a zwracaliśmy się do państwa, żebyście państwo uczestniczyli. I wtedy państwo byście widzieli, co się dzieje, rzeczywiście, dlaczego procedura jest zła. Dziękuję serdecznie i bym prosił o pochylenie się nad procedurą. Pani radna, dziękuję. Żebyśmy tutaj wyjaśnili tę sprawę, ponieważ z tego czasu, kiedy w tamtej kadencji, kiedy walczyliśmy o plan w tym miejscu, to była biała plama, były przetargi na projekt i pan prezydent Kalinowski wówczas wstrzymał projekty. Wstrzymał, ponieważ poszedł plan. I że te projekty zostały mimo wszystko wykonane, to jest wielki znak zapytania, bo były wstrzymane i chciałabym, żeby pan tutaj się dyrektor odniósł do tego, dlaczego nie zostały wstrzymane, bo pan prezydent Kalinowski je wstrzymał wówczas. Projekty dróg. Projekty dróg Narcyzowej i Trześniowskiej miały być fragmentami projektowane, a nie całościowo. I tutaj państwo, i prosiłabym pana przewodniczącego, żebyśmy jako Komisja Rozwoju, z uwagi na to, że tutaj padły takie słowa, że to jest wprowadzanie w błąd mieszkańców, że to jest jakiś fałsz i rzeczywiście, że Wydział Planowania musi się stosować do jakichś projektów Zarządu Dróg i Mostów w pierwszej kolejności, to warto by było to wyjaśnić, panie przewodniczący, żebyśmy napisali do pana prezydenta, jak to wygląda, bo ja w tym momencie nie zagłosuję za takim planem. Nie mogę. Pani przewodnicząca, chciałem się tylko pomóc, bo to wniosek się zjadę do tej propozycji. Pani przewodnicząca, ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobili spotkanie na przykład prezydium komisji i z przedstawicielami Wydziału Planowania Zarządu Dróg i Mostów. Przede wszystkim prezydenta odpowiedzialnego, o prezydencie Kalinowskim. Ewentualnie bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Były prace wstrzymane, wszystko było wstrzymane.
No widocznie nie. Ewentualnie jeszcze możemy się odnieść na osobne posiedzenie komisji w Wydziale Planowania, który już jakiś czas temu miał się odbyć, przełożyli ten temat. Pan profesor Radziwiłł. Ja mam też pytanie, tylko myślę, że nie ma dzisiaj tu szkoda, że nie ma pana dyrektora Pitka, który odpowiada, bo pan dyrektor Pydryk jest reprezentant. Natomiast ja chciałbym uzyskać od pana dyrektora Pitka konkretną odpowiedź, czy rzeczywiście narzuca plany. Dlaczego? Dlatego, że zależy mi, żeby tamte plany były uchwalone, bo ludzie czekają od lat, jeżdżą wolnymi drogami. Nie ma oświetlenia, nie ma nic. I nie możemy czekać też. I panie przewodniczący, ja mam prośbę, żebyśmy jeszcze jedną komisję zwołali i w tej sprawie może z tym punktem. To jest kwestia pół godziny, żeby był pan dyrektor Widek, żebyśmy mogli zadać pytania i z taką ciekawością i uwagą przysłuchiwałem się wystąpienia przedmówcy i odbieram tą sytuację jako taką, nazwijmy to w kategoriach systemowych. I teraz chciałbym chwilkę pochylić się nad tym, co usłyszałem, ponieważ nie do końca jako radny byłem świadom tego, co się dzieje w planistyce miejskiej, nazwijmy. I zacznę od pytania. Czy są takie przypadki jeszcze w innych planach, kiedy musimy dostosowywać plany, czy państwo muszą dostosowywać plany do już zrobionych projektów dróg? Czy w Lublinie są takie sytuacje, o jakich mówił kolega przedmówca? To drugie pytanie. Drugie pytanie chciałbym zapytać. Wydział Dróg i Mostów, czy jeżeli zleca jakieś projekty, czy koncepcje, czy projekty, czy spotykacie się z Wydziałem Planowania i rozmawiacie na przykład i mówiąc, że my tutaj planujemy drogę, zlecamy wykonanie projektu czy koncepcji i czy macie państwo jakieś uwagi, czy jest, bo na tym polega według mnie, tak jak to na chwilę powiedziałem, problem systemowy. To co usłyszałem tutaj, to mam obraz, że dwa wydziały ze sobą nie za bardzo rozmawiają i faktycznie stawiają, wygląda na to, że państwa wydział stawia, Wydział Planowania i mieszkańców bez żadnych konsultacji, proszę mnie poprawić, jeżeli to nie jest tak, bez żadnych konsultacji już na coś, co później ma obowiązuje i do czego później wszyscy się mają dostosowywać. Czy konsultujecie z wydziałem, z mieszkańcami projekty waszych przedsięwzięć? I czy nie widzi pan pewnej możliwości, pewnej zmiany? Dlatego, że było 5 wyłożeń, z tego co słyszę, tego planu i tak sprawa cofnęła się do pierwotnego, pierwotna wersja została przyjęta, ponieważ tak przebieg dróg to wyznaczył. Także dwa pytania i dyskusja. I chciałbym, żeby się Wydział Planowania ustosunkowo także. Ja wiem, że państwu jest może trudno. Bo nie wypada troszeczkę krytycznie czy negatywnie o pracy innego wydziału, ale także prosiłbym o ewentualne ustosunkowanie się do tych informacji, które uzyskaliśmy. Pan radny Popiel. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym będziemy procedować nad 6 różnymi planami, tak, przystąpieniem do planu, zmianami i tak dalej, uchwalania. I bardzo dziękuję panu dyrektorowi Wydrychowi za obecność w dniu dzisiejszym. Niesamowicie cenię postać pana dyrektora, osobę, bo rzeczywiście
wkłada ogrom serca w realizację inwestycji, to trzeba podkreślić, w realizację inwestycji, szanowni państwo. Nie jest prosto rozmawiać z wykonawcami na placu budowy. Natomiast w dniu dzisiejszym bardzo mocno mi brakuje tutaj w dniu dzisiejszym dyrektora Mirosława Łuciuka, który jest odpowiedzialny dokładnie za etap przygotowania inwestycji, za opracowanie dokumentacji. Jako tej osoby, która nad tymi wszystkimi dokumentami powinien zapanować. W związku z powyższym ja absolutnie nawet nie chcę zadawać zbyt wielu pytań panu dyrektorowi, bo uważam, że to byłoby niezręczne. Wypowiedź, którą tutaj pan Bartosz na samym początku przytoczył, no rzeczywiście, no tak się dzieje w naszym mieście. Źle się dzieje, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy na temat ulicy Szklarnianej, gdzie też w wersji finalnej plan został uchwalony, a ja nie wiem, czy tam nie pójdzie w ogóle autostrada i to po trzy pasy w jedną stronę i w drugą. Teraz mamy, ja się boję zadać pytanie, ile w tym obszarze, nad którym tu procedujemy, ile tam zostało już wszczętych postępowań w zakresie wydawania decyzji, chodźmy o całą dokumentację. Nie wiem, czy na jedną ulicę, czy na dwie, czy na trzy, bo dzisiaj uchwalimy plan, a następnego dnia pójdziemy z RID-em i tak na dobrą sprawę całą tą naszą pracę trafi. Ja przepraszam, pani dyrektor, no ja akurat chcę też wspomóc państwa pracę, państwa wydział, bo rzeczywiście pracujecie państwo bardzo ciężko i tych planów mamy rozgrzewanych w całym mieście bardzo dużo. Natomiast żeby było tak, że państwo tutaj przychodzicie, przedstawiacie nam jeden dokument, a za chwilę to wszystko może trafić do śmieci, bo nagle specustawu pójdziemy i to wszystko zrujnujemy, to przepraszam, to po prostu ja jako radny na tym miasta Lublin się z tym nie mogę zidentyfikować. Nie mam najmniejszego pojęcia jeszcze, jak się zachowam na sesji. W dniu dzisiejszym prawdopodobnie się wstrzymam, bo jestem zdania, że ten plan ludziom jest potrzebny. Natomiast te praktyki, które tutaj są stosowane, uważam za niestosowne. Pamiętam jeszcze naszą rozmowę w zakresie dyskusji z kolejarzami. Identyczna sytuacja. Kolejarze uzgodnili w okolicach Wrotkowskiej, powiedzmy, tą bocznicę kolejową w innej lokalizacji, a póki co wcale się do tego nie przymierzają, wcale nie chcą tego zrealizować. Będą korzystać jeszcze przez długie lata prawdopodobnie, tak jak to było na czasie. A to, że czasowo to zostało dopuszczone, no zostało. Ile? Nie wiadomo. Także ceniąc naprawdę i pracę, bardzo mocno ceniąc pracę, to podkreślam, pana dyrektora Wydrycha, bo naprawdę na placu boju się sprawdza rewelacyjnie. I nie jest łatwo z wykonawcami walczyć, w szczególności z tymi, którzy zostawiają sprzęt bez opieki, bo to też jest duży problem w naszym mieście. Tak samo ceniąc pracę naszego Wydziału Planowania, muszę powiedzieć, że sytuacja jest minimum niezręczna w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie radny. Czy są już pytania, jakie państwo macie? Pan radny, proszę. Ja chciałbym, żeby mi tak troszeczkę powiedzieć, bo ja do końca tego nie rozumiem. Mianowicie w tej chwili uchwalamy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący ulicy Trześniowskiej. W następnym punkcie przystępujemy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy ulicy Trześniowskiej. Więc prosiłbym, czy to jest ten sam obszar, czy to jest inny obszar, ale ulica jest ta sama. I łącznie tak wszystko to rozpatrujemy, zamiast wiele uchwał jest jedną uchwałą i to uważam też nie jest dobra procedura. Szanowni państwo, macie państwo uwagi głównie do systemu prawnego, jaki obowiązuje nas. To znaczy system prawny wprowadził procedurę planistyczną, a obok pozwolił wydawać decyzję o warunkach zabudowy i pozwolił prowadzić operacje drogowe, realizację dróg tak zwanym ZRID-em, czyli procedurą uproszczoną nadrzędną nad wszystkimi innymi dokumentami. I w momencie, kiedy wchodzimy jednocześnie w ten sam rejon z różnymi procedurami, tak się dzieje, po prostu tak się dzieje. My odczuwamy taki dyskomfort jako planiści, że miasto jest tylko w części pokryte planem miejscowym, a w dużej części go nie posiada, bo zawsze jest to jakaś regulacja i taka stabilizacja przestrzenna dla wszystkich, którzy korzystają z danego terenu, zarówno właścicieli, jak i wydziałów, które potrzebują na bazie planu miejscowego wydawać swoje decyzje. I tutaj to nie jest do końca tak, że my musimy wprowadzać jakieś koncepcje, które gdzieś tam są zlecane, tylko to jest tak, że my
plan miejscowy, projekt przedkładamy do uzgodnień z instytucjami, na przykład z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków czy Miejskim Konserwatorem Zabytków. Zarząd Górki Mostów jest jednym z ważniejszych uzgadniaczy planów miejscowych. Bez uzgodnienia pozytywnego w ogóle nie ma mowy o postąpieniu o krok dalej. Dlatego my musimy mieć to uzgodnienie pozytywne z właśnie z Zarządu Dróg Morskich, czy dróg krajowych, czy wojewódzkich, jak procedujemy plan. I o takie uzgodnienie walczyliśmy, owszem, walczyliśmy, szukaliśmy różnych metod, półśrodków, takiego sposobu załagodzenia konfliktu, bo zawsze temu zmierzamy. No i ten efekt naszych uzgodnień wzajemnych i konsultacji społecznych i wniosków, które wpłynęły, i uwag, które wpłynęły, to jest po 5 wyłożeniach planu, projektu planu właśnie ten rysunek i ten tekst. Jeśli chodzi o liczbę uwag, które w tych 5 wyłożeniach wpłynęło, to wpłynęło 139 pism. Były bardzo czynny udział społeczny. Ten rejon budził emocje już w 2002 roku, jak było uchwalanie tego całego równika, kiedy wycięto taki fragment, właściwie z rozstrzygnień sądowych wyszło, że nie należy go uchwalać. Uwagi z tych 139 uwzględnione w całości, to są 33. Uwagi częściowo uwzględnione, to jest 55. Nie udało się uwzględnić 51. No nie udało się. Z różnych powodów. Wynikało to z możliwości warunków technicznych, z uzgodnień, które prowadziliśmy przy tym planie. I to w całości ten materiał, który Państwu przedkładamy do podjęcia decyzji. Ja powtórzę, Pani Dyrektor, moje dwa pytania. Pierwsze pytanie. Czy są takie projekty dróg, inwestycji drogowych, które będziecie Państwo musieli w swoich planach umieścić, a o których jeszcze nie do końca wiecie? Czy są takie projekty, które będziecie po czasie musieli... Nie wiem, dobrze. To drugie pytanie moje było takie do Pana Dyrektora. Czy przygotowując się do inwestycji drogowych uzgadniacie to, występujecie, spotykacie się z Wydziałem Planowania, żeby później Wydział Planowania wiedział, że coś się na tym terenie dzieje, czy coś się będzie działo? Czy takie spotkania, konsultacje, jakby to nie nazwać, się odbywają? To było moje drugie pytanie. Dobrze, bo zakończyliśmy serię pytań Pani... Ale ja powtarzam pytanie, dostałem odpowiedzi też na pytanie. Też się, ja też nie uzyskałam odpowiedzi. Pani Dyrektor, to ja może przypomnę. Chodzi mi, że teraz przystępujemy do uchwalenia planu zagospodarowania przy ulicy Trześniowskiej i w następnym punkcie przystępujemy do zmiany planu zagospodarowania przy ulicy Trześniowskiej. I się pytam, czy to jest ten sam obszar, czy to jest inny obszar. Więc Pan Rady pytał o te niuanse, Pani Rada Suchanowska, o dokumentację, tak? Ja chciałam zapytać właśnie, bo ja Panią Dyrektor pytałam, 60 wniosków zostało nieprzyjętych, jak Pani by się powiedziała. 51 nieuwzględnionych, tak? A większość wniosków dotyczy dróg? To były różne wnioski. Ale dotyczy obszarów przy drogach? Większość dotyczy dróg, czyli tego przyspieszonego projektu, który powstał w Zarządzie Dróg i Mostów. A czy Pani wspominając plany zagospodarowania przestrzennego jeszcze wykonane przez Panią Mącik w 2002 roku, gdzie został uchwalony ten plan, to wzięła pod uwagę Pani ten obszar, że on był oddawany, drogi właśnie były oddane do sądu, żeby zmienić
siatkę dróg, ponieważ mieszkańcy się nie zgadzali, powstała biała plama i plan został w tym miejscu nie uchwalony. I w tym momencie uchwalamy, żeby radni widzieli tą białą plamę w tym planie i dalej powtarzamy ten sam kierunek. Idziemy i tworzymy drogi i jest 50 wniosków dotyczących dróg i to jest jakby parcie dalej ten sam jakby kierunek. Mieszkańcy znowu pójdą do sądu. No Gosiu, ponieważ jest projekt dróg. Ale to oczywiście jest projekt dróg i mieszkańcy pójdą do sądu i dalej będzie biała plama. I po co mamy brnąć cały czas w tym samym kierunku, zamiast uznać wnioski czy mieszkańców. Czy to się tak może skończyć? I miejscami projekt dróg zmienić. Czy się, panie dyrektorze, i pan mi nie odpowiedział. Jak to było? Czy te prace nad projektem były w końcu wstrzymane za prezydenta Kalinowskiego, czy jednak poszły drogą jakby realizacji? Bo nie, nie. Pytam jeszcze raz, bo nie dostałam odpowiedzi. Poszły drogą realizacji i w tej chwili mamy skutki tego wszystkiego? No tak. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania. W szczególności pytanie pani radna. W tym zakresie były projektowane dwie ulice. Ulica Trześniowska to był etap pierwszy i drugi. I etap pierwszy został zrealizowany. Jest projektowana ulica Węglarza z tego terenu na dzień dzisiejszy. A jakie gotowe są projekty, które blokują plan w tym momencie, blokują urzędnikom przyjęcie wniosków mieszkańców? Projektów drogowych z mojej wiedzy więcej nie jest wykonywane. Jak w planie się zakłada układ dróg, to każdy z to kto kłamie? Zarząd Dróg i Mostów czy Wydział Planowania? Kto okłamuje mieszkańców? Nie, projekty ulic mogą być, że tu jest projektowana ulica, ale dokumentacji technicznej na to nie wykonujemy. Czyli jest wszystko do przyjęcia? Nie, w tej chwili wykonujemy, to duże emocje budzi ulica Węglarza. Ona już została tak ściśnięte. No nie, tam są inne ulice, no Skrucjowa, inne ulice, inne fragmenty. Ale Węglarza robimy w tym obszarze. Tak, do Trześniowskiej Węglarza. Uwagi nie dotyczą ulicy Węglarza, uwagi dotyczą dalszego planu, innych ulic. Ale my nie wykonujemy dokumentacji, albo wiedzy nie. W planie zagospodarowane jest planowane światło. Jak nie dokończymy tej komisji, to na następną część komisji byśmy zaprosili kogoś odpowiedzialnego za to. Jeżeli nie dokończymy tej komisji, to następną część zaprosimy jeszcze raz, a potem zaprosimy do pana dyrektora Witka i do pana dyrektora Wociuka. Super. Ja chciałam odpowiedzieć na pytanie pana radnego, czy to następna Trześniowska to jest ten sam obszar przystąpienia do planu? Nie. To jest inny obszar, bo radny ma 800 hektarów. Ta dzielnica, która jest uchwalona planem miejscowym w 2002 roku i z tego obszaru zajęliśmy się tą dziurą wyciętą wtedy, plus obszarem po sąsiedzku przy torach kolejowych, który był, miał przystąpienie do zmiany miejscowego planu, to były cały czas konflikty na te uważam, że tym planem miejscowym wiele rzeczy udało się doprowadzić do kompromisowego rozwiązania. To nie jest taki plan, w którym no, jest to wyrzucenie, ale jeśli Państwo uznacie, że on się nie zna jeszcze w planie, to po prostu zostanie ta biała plama na zmianę kilkanaście miesięcy. To jest bardzo ciężko skalacjonować wszystko. To jest właściwie niemożliwe. Zawsze ja rozumiem, że na tej prawej planie Wydział Dróg i Mostów sobie zaplanował drogę. Pan radny ma pytanie. Pan radny ma pytanie. Pan radny jest. Tak. Proszę bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, że na tej białej planie tutaj widzimy węglarza, kawałek, tak? I dochodzimy do białej plamy, tam gdzieś wychodzi jakaś ulica. Nie, jeszcze po stronie wschodniej, o, tutaj, tak? I to, co mamy, rozumiem, ten nasz plan, ten układ drogowy, naszego planu, naszej propozycji wynika z zaplanowanych dróg przez Wydział Dróg Mostów. Że Wydział Dróg Mostów od 2002 roku, czy tam może jeszcze wcześniej? Nie? Proszę Państwa, no na początku tej pracy były sporządzone takie trzy koncepcje planistyczne, które pokazywały sposób skomunikowania w trzech wariantach i do tego tematu wpłynęły różne wnioski ludzkie i myśmy się pochylili nad nimi. Wybraliśmy jeden z lepszych wariantów, zmodyfikowaliśmy go i przedstawiliśmy Państwu do pierwszego wyłożenia. Te wyłożenia planów rozpoczęły się w 2014 roku i od 2014 doszło w wakacje tego roku do piątego wyłożenia planu i głównie rzecz polegała na zmniejszaniu szerokości bazu drogowych. Udało nam się to przedłużenie węglarza zmniejszyć do 17 metrów już dalej i mamy możliwości, bo chcemy ta komunikacja miejska zgodziła. Chcemy, żeby tam nie były pola pokazujemy na mieszkaniówka, więc zwiększy nam się nasycenie proszę Państwa, w tym, że mieszkańcy nie chcą tych dróg. Mieszkańcy proszą o zawężenie, maksymalne zawężenie. I teraz problem polega na tym proceduralnie, gdyby Zarząd Dróg i Mostów, nie odpowiedział Pan Dyrektor, no bo też cenię sobie Pana Dyrektora i dziękuję za współpracę, natomiast Pan Dyrektor Łuciuk jest tutaj potrzebny i to jest praktyka właśnie, że nie mówi się całej prawdy Państwu. Przede wszystkim to jest sen. Okłamują Państwa. W ten sposób, że nie dostajecie Państwo pełnej informacji. Nikt z mieszkańców. I to jest cały bałagan, który jest... Nikt nie chce o nim mówić. Dlatego ja mówię za dyrektorów, bo nie wypada dyrektorom. Żebyście Państwo zrozumieli, że macie Państwo bardzo ciężkie zadanie. Bo z jednej strony macie mieszkańców, którzy czekają na tą białą planę, a z drugiej chodziło tylko i wyłącznie, żeby Zarząd Dróg i Mostów w końcu zaczął współpracować z Wydziałem Planowania. Co się okazało? Przez to, że projekt został wykonany wcześniej, tu w tej sali mieszkańcy przez przypadek dowiedzieli się, że już jest gotowy projekt. Wtedy się afera zaczęła, że to nie jest, to jest tylko koncepcja. Natomiast ale jaki projekt? Projekt drogi węglarza. I teraz cały problem, który Państwo macie, jeżeli chodzi o ulicę Węglarza. Czy możemy zobaczyć, która jest ulica Węglarza? Możemy. Z którego końca jestem Lublina, nie wiem. Proszę pokazać, gdzie jest ulica Węglarza. Czy mógłbym prosić o zmianę tego slajdu? To jest Węglarz. Która? Na projekt. O właśnie. Projekt Węglarza, który dobrze pokazuje, który biegnie do ulicy Trzeźniowskiej. I teraz mieszkańcy prosili o zawężenie. Prosiliśmy o likwidację ścieżek z dwóch stron.
Zarząd Dróg i Mostów zaczął dyskusję, okazało się, że zawężony do 17 metrów, ale być może by było możliwość większa, gdyby był przepływ między Zarządem Dróg i Mostów a Wydziałem Planowania. Prace zostały na tyle zaawansowane, że ścieżki zostały zlikwidowane i normalnie można by było, to prezydent Żuk zalecił dyrektorowi Łuciukowi po spotkaniu piątym bodajże z mieszkańcami, żeby zawęzić ten odcinek. I Zarząd Dróg i Mostów mówi, tak, zrobimy to, zlikwidował ścieżki, po dwóch stronach były, ale mówi, i tak wam zabierzemy miejsce, bo tam będą leciały sieci. Jesteśmy w MPWiK-u, okazuje się, że MPWiK mówi, gdybyśmy wiedzieli, że można inaczej to projektować, byśmy rozpoczęli projektowanie gdzie indziej. To jest wariactwo, które w naszym mieście jest. Państwo sami się śmiejecie z siebie, bo pytając o to, czy państwo wiecie o czymś, co Zarząd Dróg i Mostów dopiero Wydział Planowania, czy wie, co projektują. Nie, nie. Bo dyrektor Pidek, dyrektor Łuciuk nie ma współpracy między wydziałami. I to jest cały... Z planu zagospodarowania przestrzennego podjęto projekty... I tak się dzieje w naszym mieście, oczywiście. Oczywiście. Zarządu Dróg i Mostów. Oczywiście, bo Zarząd Dróg i Mostów zlecił wcześniej opracowanie projektu, zapłacił za niego i dzisiaj, gdyby się wycofał, czy dokonywując zmian w tym projekcie, kosztuje to pieniądze, jest to czysta niegospodarność. To jest wariactwo, które jest w tej chwili i mieszkańcy przez przypadek w tej sali się dowiedzieli, bo poprosiłem jedynie o to. I tak ZRID jest nadrzędną ustawą, więc mówię, po co ludziom zabierać i tak zrobicie, co chcecie, jeżeli zaplanujecie. I wtedy pan dyrektor Łuciuk, pan Arkadiusz Niezgoda, naczelnik wydziału, mówi, ale my mamy już gotowy projekt. I to jest cały problem. Chodziło o zawężenie, bo mieszkańcy, i zwracam się do pani radnej wcisło, mieliśmy okazję wcześniej, pani radna, to nie chodzi, bo dyskutowaliśmy przed. Oczywiście mieszkańcy nigdy nie chcą dróg na swoim terenie. I to jest odwieczny problem, który jest. Ale tu nie chodzi o to. To właśnie mieszkańcy, którzy są w tym terenie, prosili o zrobienie drogi i wskazali jedną z tych koncepcji, o których pani dyrektor mówiła, żeby droga poprowadzić drogę w tym miejscem, tylko mówili o drodze węższej. Natomiast nagle się okazało, że to jest highway. Olbrzymia droga, bo Zarząd Dróg i Mostów poszedł na łatwiznę i zaprojektował wszystko na działkach właścicieli. I to jest cały problem, bo państwo dzisiaj mówicie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagłosujecie, no bo jak inaczej? Będziecie tak czy inaczej w opozycji do mieszkańców, którzy jedni czekają, a drudzy są wściekli. 51 uwag. W większości chodziło tylko i wyłącznie, to jest moja prośba do państwa, do procedury racjonalnego podchodzenia do tych rzeczy, zmuszenia wydziały, poproszenia pana prezydenta, zapanowanie nad tym wszystkim, żeby wydziały się wymieniały informacjami. Wtedy mieszkańcy będą zadowoleni. Tylko o to chodzi, proszę państwa. Dzisiaj w tej sytuacji pewnie jest już za późno. I mieszkańców uprzedziłem, że pewnie przegłosujecie państwo, bo nie będziecie mieli innego wyjścia. Natomiast jest to żenujące, bo takie sytuacje w innych miejscach się zdarzają, rodzą niesamowite konflikty mieszkańców, za co powinni tłumnie przychodzić państwu dziękować, przychodzą protestować i kłócić się z prezydentem. Żenujące, że nie można tego zaprojektować i zaplanować. Dziękuję. Z uwagi na to, że w ten sposób sprawa została nam przedstawiona, obawiam się, że mieszkańcy pójdą do sądu i uważą naszą. Nie mam wpływu. Pan dyrektor, przepraszam bardzo, pan dyrektor. Obowiązkiem Zarządu Dróg i Mostów, jaki projektuje drogę, jest dopasować się do planu zagospodarowania. Planu, a nie przed planem. Panie radna, jeśli wykonujemy jakieś roboty, gdzie nie ma planu, ustawa nam pozwala. I w tej chwili kłócimy się o ulicę Węglarza, to będzie... Nie, przepraszam bardzo. Jak pan to jest na początku tej sali. Nie, chwileczkę. Najpierw pan dyrektor Łuczył, a potem będzie mówił ktoś innego, że... Bardzo przepraszam, pan dyrektor Wydryk. Bardzo proszę nie przerywać. Teraz przerywuję pana dyrektora przeponowaniem zły. Ale proszę nie przerywać. Rzucę koło na przykład, żeby pan dyrektor nie mówił. Znowu wprowadzał radny w błąd. Nie, ale ja pan nie proszę. Panie dyrektorze. Ustawa... Nie, proszę Państwa, tak nie będzie. Bardzo proszę usiąść. Ustawa ZRID pozwala zaprojektować drogę, jak nie na planu, czy jest plan. I ulica Węglarza kończy się dużo pętlą autobusową. I ta ulica ma wyprowadzić ruch z przyszłego osiedla. Ulica Trześniowska została zrobiona tak, że autobusy nie mogą jeździć. I w tej chwili każda klasa drogi jakiś wymaga pas drogowy szerokości. W tej wszystko się zawęża, całe uzbrojenie się robi już w środku jest.
no my idziemy w złą stronę. I tutaj, jeśli Trześniowska nie mogę autobusy jeździć, którędy do przyszłego osiedla dojadą, jak my węglarześmy wężyli. Druga rzecz, plan zagospodarowania obejmuje pas drogowy. Przy każdym skrzyżowaniu są to zatoki autobusowe i skrzyżowania wydzielone lewoskręty. Tego później na etapie wykonywania projektu jest ciężko to robić. I nie powinniśmy tak podchodzić, że mamy plan 10 metrów ustalić. No, pani radna była na Szcześniowskiej, ulica jest ściśnięta do granic. Druga rzecz, pan tutaj mówi, tam główna magistrala wodociągowa idzie do ujęcia w tym w ulicy Lubelskiej i to tam głowę kiwa, że tak. Ona ma jakieś parametry odległości od innych sieci. Nie, proszę nie przerywać. Potem się pan wypowie, proszę nie przerywać. Panie dyrektorze, proszę pan. Panie dyrektorze, pan skończył już, tak? Ja dziękuję. To jest radny. Pani radna Magda Wcisło, potem pan radny Dariusz Jeziory. Ja państwa informuję, że za 4 minuty podam odwołanie wniosek o przerwanie posiedzenia komisji. Ja chciałabym się ustosunkować zarówno do wypowiedzi pana dyrektora, jak i tutaj jednego z mieszkańców. Otóż byłam na spotkaniu, na którym byli przedstawiciele zarządu Wielkich Mostów, pan naczelnik Piesgoda i był pan i mieszkańcy. I problem wówczas polegał na tym, że mieszkańcy optowali za tym, aby zwężyć maksymalnie, ale z tego co pamiętam, pasy zieleni, żeby jezdnia nie była dzielona od chodnika pasem zieleni, bo rzeczywiście zabierze im się część gruntu. Ale było powiedziane, że droga ma być tak zaprojektowana, aby nie wyeliminować komunikacji miejskiej. Z całym szacunkiem prawa własności do gruntów. Ja rozumiem, że pan reprezentuje tutaj część mieszkańców, ale myślę, że trzeba spojrzeć szerzej na całą Poniewodę. Jeżeli mamy zaprojektować drogę, wydać na nie pieniądze i pozbawić pozostałej części dzielnicy możliwości skomunikowania ją przez komunikację miejską, to szanowni państwo, no, ale proszę mi nie przerywać, bo nie mam pan zdominował całą komisję, ja jestem z tej dzielnicy. Nie, ja nie będę pana słuchać, bo to jest prawda. Przepraszam bardzo, proszę pana. Czy pan może... Ale mówicie państwo, że pan może szerokość drogi uzmieniać, chodzi tylko o pasy i komunikację miejską wszystko, panie radny. Czy pan może się uspokoić? Ja jestem spokojny. Ale spokojnie, kiedy państwo nie opowiadacie informacji, nie podzimy. Ja bardzo pana proszę, żeby pan nie przerywał. Za każdym razem, kiedy państwo będziecie wprowadzali siebie w błąd. Tylko na koniec, jak wszyscy się powiedzą, to ja już udzielę panu głosu, pan się przypowie, ponieważ ja mam dbać o porządek. Dziękuję serdecznie panu. A pan to uniemożliwia. Bardzo proszę panią przewodniczącą o podsumowanie. Ja uważam, że projekt jest, tak jak pan powiedział, niezwykle trudny, ponieważ trudno jest pogodzić interesy wszystkich mieszkańców i zawsze każdy projekt będzie miał zwolenników i przeciwników. Ale trzeba też pamiętać o tym, że poza prawem własności, o którym mówiłam, jest cała dzielnica, to po pierwsze, która czeka na skomunikowanie, a po drugie jest jeszcze inny bardzo ważny problem, ponieważ część dzielnicy nie ma kanalizacji wodnej, czyli nie ma wodociągu. Część ulicy Pliszczyńskiej i tamtych terenów Poniewody bierze wodę z gminy Wólka Lubelska, ponieważ nie mamy sieci miejskiej. I ja zapraszam wszystkich oportunistów tego projektu do wytłumaczenia mieszkańcom z ulicy Pliszczyńskiej, którzy czekają na wodociąg, który ma właśnie iść z tamtej strony, aby im wytłumaczyć, że to ze względu na pewne parametry nie może być prowadzona woda. Ja tu byłam z panem przewodniczącym Rady Dzielnicy na ulicy Pliszczyńskiej, gdzie stawialiśmy wyczko wozy 2 lata temu, ponieważ było tak niskie ciśnienie wody, że ludzie nie mieli wody w domu. Więc szanowni państwo, apeluję o rozwagę, rozsądek, bo powtarzam, nie ma idealnego rozwiązania. Trzeba wybrać w mojej ocenie najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale dla mieszkańców szeroko rozumianych całej dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie radny Dariusz Jezior, potem pani radny. Ostatni moje pytanie. Czy jakieś głosy jeszcze panie radny? Krótki. Pan radny powie. Jeżeli pan dąży, bo już tego moje mogę. Ja chciałem tylko zapytać, czy ktoś z państwa radnych jest przeciwko temu planowi, bo ja tak na dobrą sprawę. Pan będzie w stosowie w tej dyskusji. Chciałbym zapytać, czy ktoś wie, że tak na dobrą sprawę.
z chęcią posłucham argumentów, co by było przeciwko uchwaleniu tego planu, bo ja szczerze powiedziawszy wyłuszczyłem to, co mi nie pasuje w zakresie tejże procedury. Natomiast argumentów do odrzucenia póki co ja tutaj nie usłyszałem. Pan Rady Jezior. Czy w trakcie prac planistycznych szerokość tej drogi się zmniejszyła? Zmniejszyła się. Jaka była pierwotnie, a jak, na czym skończyliście Państwo? Pierwotnie. Mówię o tym konfliktowym węglarze, o tym kawałku, który rozumiem łódź największy. Zaczynaliśmy od szerokości, proszę Państwa, około 40 metrów w momencie roku 2002. 40 metrów szeroko. A doszliśmy w tej chwili do metrów około 17. Z 40 z Państwa zmniejszyli do 17. Projekt planu, żeśmy tworzyli, to 20 parę metrów szerokości było rysowane. Powiedzieliśmy, że... Tak, o ile dobrze pamiętam. Powiedzieliśmy, że właśnie w tym polega konflikt, ale z tych 25 zostało w tej chwili 17. Czy jeszcze jest warto zmniejszać, czy można zmniejszać? To trzeba być skomunikowanie o siebie. Nie powinno się ze względu na tą ilość, intensywność, która się... Ja już chyba zdanie mam wyrobione, dziękuję. Panie przewodniczący, zapytajmy przewodniczącego Rady Dzielnicy, panu wkładając na chwileczkę, jeszcze pani radna Słuchanowska, bo potem z tego... Pani dyrektor, ja chciałam zapytać, ulica Poniwoda, ile ma metrów szerokości? Stara ulica Poniwoda. Ile ma metrów, panie dyrektorze? 14? I tam się autobusy mieszczą? Ale właśnie się... Na Trześniowskiej się powinny zmieścić. A Trześniowska ile metrów ma? Trześniowska ile ma? 12 i tam się autobus będzie mieścił? Ale to nie może to jak nie dobrze być. Przecież ludzie mają jedni i to dochodzi parkowe, to nie chodzi. Do Rzeszowa ma 11 i autobus się nie mieści. Jak to się w ogóle planuje? Jak można tak... Dobrze, ale... A jeszcze panie dyrektorze, wspomniał pan o zarządzie... No ale to odwrócnie można pójść. O zarządzie pan wspomniał o projekcie MPI-ku. Pani radna twierdzi, że nie ma tego projektu i Pliszczyn nie będzie wodociąg zaopatrzony. A pan przed chwilą powiedział, że wodociągi już projekty wykonali. No właśnie, więc jeżeli jest wasz projekt już wykonany, to znaczy się, że NPNiK już to zrobił. No i będzie przy samej granicy. To nie zrobił, Małgosia, ale sieci jeszcze nie ma. Jak się zmniejszy szerokość, to się sieci nie zmniejszą. Ale projekty są już zrobione. No właśnie. Są rozdzielne, nie są. Są rozdzielne, nie są rozdzielne. Załóżmy pan radny, bo ma już prosił o głos. Szanowni Państwo, ja się przysłuchuję dyskusji i słyszę, że spora część radnych ma wyrobione zdanie na ten temat. Dlatego też bardzo proszę o skończenie dyskusji i przejście do głosowania. Jest to wniosek formalny. Jeżeli jest to wniosek formalny, ja mam na tym rozumieć, że przegłosujemy wniosek, tak? Bo mam obowiązek przegłosować natychmiast jego złożenie. W związku z tym, co Państwo radni jest za zamknięcie, głosujemy w tym momencie. Ja sobie głosuję. Głosujemy. Przekończymy dyskusję. Tak. 8, 9 głosów za, kto jest przeciw? 1, kto się wstrzymał? 1. W związku z zamknięciem dyskusji przystępujemy do głosowania całości tego projektu. Panie przewodniczący, przepraszam, panie przewodniczący, nie wiem, czy trzymać pana za słowo. Panie przewodniczący, nie wiem, czy trzymać pana za słowo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się z głosu? 4 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące, prawie zrobienie ma pozytywnie, a komisji składam jest formalne obserwowanie posiedzenia komisji i kolejne posiedzenia, które dokończymy, proponuję zwołać w środę o godzinie 12.30. Czy ten termin Państwa radnych przysługuje? W środę o 12.30. Składam taki wniosek, kto z Państwa radnych jest za wnioskiem. Jeszcze te SMS-y dostajemy, tak? Dla przypomnienia, bo nie chciałam. Tak, możecie Państwo radni to dodać jeszcze raz? Pięć miejsca, sześć. Na kto jest przeciw? 1, 2. Kto z Państwa radni wstrzymał się wobec? Dobrze, dziękuję bardzo. Posiedzenie wyczerpane. Ja jeszcze pozwolę, żeby Pan się wypowiedział, bo my się wypowiedzimy. Kolejne posiedzenie, na którym dokończymy wyglądę obrad, odbędzie się obecnego w środę o godzinie 12.30 w tej sali. Dostaniecie Państwo jeszcze SMS. Bardzo
przewodniczący, przepraszam pani radna, chodzi tylko i o to, żebyśmy precyzyjnie te informacje kierowali. Autobusy się zmieszczą, pani radna, nie ma większego problemu, nie chodzi o. Są dwie wielkości, szanowni państwo radni. Szerokość drogi, samego pasa drogowego i ważne decyzje i mieszkańcy mogą być w tym uczuciu, że rzeczywiście dbacie o nich. Co tak? Wierzę, no. Dziękuję za to, bo dyskusja nie jest łatwa, tylko prośba, żebyśmy używali właśnie precyzyjnych, merytorycznych wielkości. Przepraszam panie przewodniczący i państwa, że przerywałem, ale chodzi o to, żeby od razu korektę robić. Przepraszam panie dyrektorze, również chodziło o mnie, odwoływałem się do spotkania na Radzie Miasta, kiedy wprowadził pan w błąd mieszkańców, ale tylko i wyłącznie w dobrej wierze. Każdemu się zdarza pomyłka, chodzi o precyzyjne informacje. Dziękuję, bo państwo się spieszycie. Na posiedzeniu komisji trzeba się zgłaszać do głosu. Ja tego dziękuję, przepraszam, nie tylko nie przerywam. Dziękuję, przepraszam. Każdy dostanie głos, który będzie o to prosił. Na 30 środków. Zapraszam państwa wszystkich zainteresowanych na posiedzeniu komisji na środek.